today, in the name of freedom, we take the battle to them. Siema, siema, gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jestem w Home Kingland. Specjalnie się podczas KVK tam teleportowałem, żeby pokazać wam parę nowości, parę rzeczy, które się już pojawiły w Home Kingland. I to jest bardzo ciekawe, że Lilith prowadziła to od razu, bo z Lilith, wiadomo, wiecie, jest różnie. Ale do rzeczy. Przede wszystkim, tak jak widzicie na pierwszym grinie, mamy złoże poziomu 8. I poziomu 8 tu mamy złoto, kamień. To akurat jesteśmy już, tak widzicie, w Home Kinglandzie. W Home Kingdom się po prostu, przepraszam, przeniosłem. Ale przede wszystkim mamy barbarzyńców. Mamy barbarzyńców tutaj na poziomie 40. Ja sobie tu wypuszczę swoje marsze, takie, które tam jestem w trakcie, jakby tak powiedzieć, gdzie sobie je robię, jakbym chciał, wiecie, tam czaskać tych barbarzyńców. I zobaczymy, co z nich leci, bo niektórzy mówią, że lecą z nich więcej tych, jakby tak powiedzieć, materiałów tych podstawowych, tych białych, tak? I ja jestem tutaj ogólnie z tym zaciekawiony. Ogólnie pokażę wam też, jak działa ten szybki rozkaz. Bo ja ogólnie na komputerze jak gram, to powiem wam szczerze, że nie jestem zwolennikiem tego szybkiego rozkazu. Widzicie, że pewnie jest inny KO i ta fleda, ale do tego wrócimy. Ale zaznaczamy szybki rozkaz i damy sobie barbarzyńców, nie? No i w tym momencie lewym jak klikam, to już one atakują. On już z automatu mi atakuje barbarzyńców. To już jest po prostu taki automat, że wiecie, że nie muszę się tym w ogóle przejmować, nie? Przejdziemy tutaj. Co tam mamy w pierwszych tych? Przyspieszenia. O, i lecą te. Czyli jak będziemy robić barbów, lecą nam. Tak, że te są te pierwsze białe. Ale to są, wiecie, to są te, które macie podczas. Jakby tak powiedzieć, tutaj przez cały czas, gdzie rzucamy do kuźni, żeby pamiętać o nich, więc to też jest moim zdaniem fajne rozwiązanie. Przedtem mieliśmy jak dobrze pamiętacie. O, teraz puściłem, ale nie zaznaczyłem wszystkich, więc muszę zaznaczyć znowu wszystkie. I przedtem dostawaliśmy te głównie kości, czyli do zbierania. Mi się zdaje, że to jest fajne, tym bardziej, że klepiemy tych barbarzyńców. A nie będę ukrywał, że klepiemy ich dość często. Też tutaj gdzieś powinien się pojawić fort. Mamy tu gdzieś ten fort, dziesiątki są. Gdzieś tutaj zobaczyłem. Ciekawe, jak będzie z rubinami, czy pojawią czwórki, bo to też już mnie zadawali pytanie gracze, ale chyba z rubinami nie ma, tak? Jest dziewiątka, jest siódemka i też może. A, przepraszam, bo teraz tutaj muszę niestety tak działać. Jak masz szybki marsz i klikasz potem, szukasz po mapie i klikniesz lewym, to on automatycznie idzie ci w to miejsce, więc musicie sobie odznaczyć szybki marsz, żeby wrócić do starego sterowania. Nie wiem, jak to jest na telefonie, bo na telefonie tego jeszcze nie sprawdzałem. Ogólnie ja i tak wolę, jak tam robię barbarzyńców, czy cokolwiek robię, wolę sobie cisnąć na komputerze, jest wygodniej, chociaż czasem wiadomo, też robię na tym. Jest fort 9, jest fort też 10. I teraz pytanie brzmi, czy opłaca się robić bardziej barbarzyńców, czy bardziej klepać forty? I teraz jak to będzie wyglądało przy forcie 9, a tak robiliśmy forty 5, nie? Jeżeli ci się opłaca robić 1 na 1. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie testowałem, przetestuję to dopiero jak będę już na stałe w Home Kingland. Jestem teraz jeszcze w trakcie KVK, więc niektórzy wiedzą, na jakim jakby etapie tego KVK jestem, ale nie będę jeszcze tutaj zdradzał, zrobimy o tym oddzielny odcinek, aż niektórzy mogą sobie łatwo też podejrzeć. Ale tak widzicie, no ci barbarzyńcy szybciutko schodzą. Ja sobie tutaj APW większe, bo nie wiem, czy po ile mi liczy teraz. Jak widzicie, mam tutaj dużo tego. Polecimy tu. ...32, czyli w miarę szybko mi to liczy. O 32 razy 6, no to okej, okay. Czyli tutaj jest okej. Okay. No ale tak widzicie, dużo leci tych nowych. Ja bym chciał zobaczyć to takie wyjaśnienie, jak to jest poszczególnie, wiecie. O, czekajcie, czy coś mamy? Nie. Widzicie, jak lecą ci barbarzyńcy tam, od którego poziomu leci ile? Bo teraz mamy 34, 35, tu mamy 40 za rogiem. Będziemy z tej 40, 39, ale tu między 40 a tym się chyba niczym nie różni. Więcej jest speed upów na te i więcej chyba może się zdobyć od 10 klejnotów. 32 ma już 8, czyli jest tam jakiś tam break time, czy będzie gdzieś od 35
w górę jest różnica. Na fortach też będzie to różnica. Tu na fortach więcej zdobywamy tych tomów, nie? No, ale przede wszystkim nam zależy na przyspieszeniach 5-minutowych i tych, wiecie co, lecą tam z dziesiątek, więc czy tych też godzinnych jak dropią. Więc na tym nam głównie zależy. Ale zaraz przejdziemy do kolejnych rzeczy. Na szybkim rokacie też można na przykład budowle, ustawione oddziały, punkty surowców, też możemy to wszystko sobie oznaczać i cele możliwe do atakowania możemy po prostu tak dać. To jak macie ten szybki atak, który szedł i bił z randomowo danych graczy, tak? Szybkie filtrowanie to jest tutaj, gdzie chcemy, żebyśmy mieli przefiltrowane naszych sojuszników, portrety, nazwy, znaczy na przykład ja wolałem zawsze mieć oddziały, z portretami też tak robiłem. No tu jak widzicie mam akurat tak, że nie mam, mam tylko moje takie friendly, czyli tym, czym gram. Sojusznicze ustawione, czyli to takie nasze współsojusznice jeszcze i wrogowe. Uproszczenie, ja to mam zaznaczone uproszczenie grafiki, bo jest mi lepiej na tym grać, jak mam uproszczoną grafikę. Ikony mapy też można sobie zaznaczyć na ikony mapy. Ale tutaj nie widzę, że to akurat to jakoś zmieniało, ale to jest, przypuszczam, że to już jest do przetestowania w KHK. I tak zobaczyliście, zmienił się też design dowódców. Samo to, że tutaj pierwszego, no, YSG, moim zdaniem wygląda lepiej. Ja uważam, że YSG wygląda dużo lepiej niż wyglądał. I jest na plus zmiana. W KOKO też jest malutka plus na zmianę, ten portret wygląda lepiej. Najgorsza zmiana to chyba Minamoto, to nie będę ukrywał, że moim zdaniem jedna z gorszych Ethelfleda. Ethelfleda wygląda jak taka klasyczna Ethelfleda, nie wiem dlaczego, ale strasznie ona mi przypomina tą Ethelfledę z upadku królestwa, z tego serialu, co kiedyś leciał, jeżeli kojarzycie Utreta i tak dalej. Ryszard jakoś mi nas zafascynował, wygląda tak samo moim zdaniem. Tutaj reszta, co tam mieliśmy jeszcze z upgrade'owanych tych takich. Na pewno był chyba Aleksander, jak dobrze pamiętam. Czy kogoś tutaj... Tak, mamy Aleksandra. Aleksander, niektórzy się śmieją, że wygląda jak Donald Trump. U nas w KD tak się śmiali. Zresztą nowy Donald Trump się pojawił. Coś tam jeszcze było zmieniane. Artemisia? Nie. Leonidas był zmieniony. Tak, Leonidas wygląda inaczej. Leonidas wygląda lepiej od tej bazowej kopii, która była. To są już nowe. Jadwiga. Chyba, tylko mamy Jadwigę z polskim akcentem. To jest moim zdaniem słaba opcja, że tylko jednego dowódcę z Polski nam dali do tej gry. Kurde, mi się zdaje, że coś tam jeszcze było. Jeszcze jakiś jeden dowódca się zmieniał. Ale może to jak przejrzymy jeszcze muzeum, bo tam dwie rzeczy w muzeum też wam chciałem pokazać. Się zmieniły, więc może tam akurat coś mi wpadnie w oko. Tych nowych dowódców, co się zmieniło, ale tak jak widzicie, łatwo je rozpoznać, się zmieniają. Oczywiście jak wchodzicie też w tutaj wygląd danej postaci, to wiem, że tu można było zrobić jakiegoś switcha, żeby wyglądał po staremu. To teraz zobaczmy, czy tak, tu wchodzimy na serduszko i mamy to. I wraca do starej opcji, tak jak widzicie, tutaj przy YSG. Też przy KOKO, jak wyjdziemy w serduszko. To jakieś duże. Tu uważam, że jest zmiana na plus. Jeżeli chodzi właśnie o Minamoto, no to taka zmiana. O, jest bardziej otwarty na pole, no ale tak wygląda, tak se, moim zdaniem. Ethelfleda, tak wam mówiłem, no tak dojrzalej wygląda po prostu. Jest w takim stylu tej nowej, tej. Jeszcze pan jest, czy Karola Młota nie zmienili. Nie, ale tak było z tym i teraz przejdziemy sobie do tu zakładu muzeum, bo wiem, że w muzeum coś tam były, jakieś zmiany. Na pewno doszła nam Artemisia w muzeum, to jakieś parę dni temu, ale dopiero teraz o tym nagrywam. Też dodali Ramzesa. Tak, Ramzes też jest. Czyli dodali nam Ramzesa i dodali nam Artemisię. No dowódcy, którzy nawet z muzeum nie będą grywali, nie oszukujmy się. Kiedyś pamiętam, że ja się Artemisią jarałem, że ją muszę mieć, bo jest bardzo dobra. Ale no, jak widzicie, temat szybko przeszedł. O, tu mi się zmieniło, że KOKO jest na starej etej, a widzicie, nie odklikałem go. I od razu już mi się w awatarze zmieniło. Wracamy tutaj do miasta. O, to tam tych zdobyliśmy trochę tych rubinków. Ale to zostawiłem sobie, wiadomo, na późniejszy etap.
Tak widzieliście forty, barbarzyńcy, nowi dowódcy, jeżeli chodzi o wygląd. Co tu jeszcze mogło się ostatnio zmienić? No oczywiście jak powiedziałem ekspedycję teraz, to ekspedycję i pewnie tutaj będziemy jakieś nowe jeszcze event dorzucone, tych takich stałych. No tu mamy Cerolkę, mamy Czempiona Olimpii, Liga Ozyrysa, Zwykła Arka. I tu pokazuje nam też, co zdobywamy, nie? Ekspedycje się niestety nic tu nie rozwinęły, nie doszło nic nowego. Kanion Zmroku jest tak, jak było, ale widzicie, ile mieliście szans i ile macie do wykorzystania. Wiadomo, tu tak samo, jeżeli chodzi o, widzicie, teraz to odbiorę, jeżeli chodzi o zaginiony kanion, ale tutaj wiadomo, że głównie gra się tyczy o to, żeby zebrać jak najwięcej tych materiałów, chociaż ta opcja mnie też pomalutko kusi, że zaczął częściej to zbierać. Ale nie będę ukrywał, że ja na tą chwilę bardzo potrzebuję materiały. Arka Ozyrysa również. I tutaj jest też chyba ta zmieniona wersja Arki 15 na 15, tak. I ta Arka jest, jak dobrze pamiętam, jest dużo mniejsza zrobiona. Nie wiem, czy tu będziemy widzieć tą mapę, ale chyba nie. Ale jakbyście chcieli, to tutaj tą mapę można zobaczyć w filmiku, który nagrywałem o samym patchu. Razem z filmem, on jest dość krótki, więc tam będziecie mogli sobie zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Tu to mamy, tu to mamy, to wam pokazałem w ustawieniach, czy coś się zmieniło w sterowaniu. Czy co, chyba nie. Tutaj wiem, że coś doszło, żeby tam, żebyśmy widzieli, ale to nie na komputerze. Na PC-cie chyba doszło, czy na telefonie doszło, tam musimy odznaczyć, żeby to mieliśmy to szybkie wybieranie. Zaraz wam pokażę też, że chyba jak oddalam w HomeKD nie, ale jakbym sobie zobaczył, teraz się wrócę do swojego macierzystego KVK, to zaraz zobaczymy, czy tutaj coś widzimy na ten temat. Będę widział tak bardziej oddalone. Nie, tu akurat nie widzę. A szkoda, bo wiem, że sprawdzałem jakieś KD, dajcie mi chwilę. I fajnie, o, widzicie, nad mi połączenie utracono. Nie wiem czemu, ale w ostatnim czasie coś takiego wyskakuje mi tutaj w Ulilit. I to jest bardzo słabe. Serio? O, nie możemy widzieć? Dziwne. O, nie, niby jest internet, a... Nie, no jest internet. Coś to Lilith ma ostatnie problemy. O, dobra. Coś nam odwiesiło, ale jak patrzyłem na teraz na Królestwo 3025, to tutaj jak sobie przyglądałem, weźmy sobie na przykład tutaj. Tak, jak robiłem takie oddalenie, to bardzo fajnie mapę było widać, tak jak widzieliście na tym. O właśnie, o to mi chodziło. Tu teraz widać, jakie są ilość bitew, możemy sobie przejrzeć, gdzie walczą i sobie szybko się tam przenieść. Bardzo ładnie tutaj widać, jak tutaj walczą. Więc, no naprawdę, to podgląd mapy, przenieść się, zobaczyć, to jak, moim zdaniem, na duży plus rally, więc... Naprawdę, chapeau, mi się zdaje, że to... Naprawdę to jest fajne miejsce, też tam Bastion od razu było widać, ołtarze. Więc to jest na pewno kolejna rzecz na plus. Widać, że oni czują, tak jak wam mówiłem nieraz, oddech, super... Super oddech po prostu już Age of Empires i... Nie będę ukrywał, że nie, bo też tak uważam, że to coraz bardziej czuć. Czy coś jeszcze tutaj było z tych nowości, co tutaj można było łatwo wam pokazać? Powiem wam, że chyba więcej już nie pamiętam. Jeżeli coś przeoczyłem, to dajcie znać, bo mi się zdaje, że chyba wszystko wam pokazałem. Z tych takich najbardziej znaczących, jakby tak powiedzieć, tych zmian. Ale chyba już więcej nie ma. Muzeum mówiliśmy. Więcej chyba tutaj takich zmian kosmetycznych nie było, a Arka była. Wejdę tutaj na systemowe powiadomienia, żeby się jeszcze upewnić. A Arce wspomniałem wam, że ta się zmieniła, ta ilość walk, optymalizacja walki, stuknięcie, a to jest już na telefonie, że to będzie mi lepsze też szybkie, ale szybkie rokazy. Widzieliście na tych filtrach. Na ustawienie jakość efektów wizualnych walk, które pozwala dostawać jakość efektów wizualnych walk. Jakość efektów wizualnych walk. Dobra.
Gdzie to będzie? Graficzny. Jakość efektu. Tu mam wysoka albo niska. Może to było spowodowane tym, że jak przeglądałem przed chwilą ten, jak robiliśmy tam pas. Jak gdzieś tam się coś tam biło, to one. Że mieliście na przykład lepsza wizualizacja, na przykład jak Eleonora biła ze swojej umiejętności, ten kwiatek lepiej było widać na monitorze, to na pewno zobaczyłem. A, i jeszcze jedna rzecz, która jest fajna, co wprowadzili, to zaraz wam pokażę, tylko sobie zobaczymy, czy te, o, tutaj widzicie, to jest te raporty, widzimy na flagach, ale też możemy zobaczyć nasze personalne, jakby tak powiedzieć, tylko cofnę, o, widzicie, wskaźnik punktów. Czy jak macie jakieś tam nasze raporty, to jak widzicie, to od razu pokazuje, jaki dowódca, ile procent i zawsze można się tym pochwalić. O, Nosfer. I to jest właśnie Shajara, o której mówiłem, ale tutaj to nie wygląda jakoś akurat tu cudnie, ale to jest właśnie coś, o czym też jest w tych nowościach, które Lilith wrzuciła w ostatnim czasie. No i na tą chwilę wszystko z mojej strony. Na pewno wam nagram filmik o dzień, jak już będę w Kingdomie. Jeżeli chodzi o forty, barbarzyńcy, jak to dropi, jak to się opłaca. Na pewno to, co Lilith wprowadziła, to spowoduje to, że coraz mniej królec będzie grało recovery KVK. Jestem w tego 100% tak pewny, że recovery już nie będzie aż tak bardzo potrzebne w królestwom, że te dłuższe stilty, powiedzmy, w Home Kingdomie i zbieranie tych wszystkich złóż 8 poziomu, 7, to naprawdę da dużo surowców, bo w tym momencie nawet powiem wam szczerze, że chyba jak przegrywasz na przykład KVK i jesteś w jesteś wypychany i tam ostatecznie trafisz tylko do tej strefy czwartej, no to lepiej chyba się już tepnąć do Home Kinglandu, niż być w tej strefie czwartej. No chyba, że ktoś walczy o honor, albo nie wiem, woli klepać barbarzyńców, żeby mieć więcej tych przyspieszeń. Nie wiem, moim zdaniem powrót do Home Kinglandu ze względu na zbieranie resztek nawet barbarzyńców czy też fortów jest też dobrą rozwiązaniem, jeżeli taka jest sytuacja. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Dzięki wielkie, że przez cały czas się rozwijamy. Pchamy to do przodu. No i co? Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hejo.